tak jak nasz menadżer muzyczny, który jest bardzo doświadczonym człowiekiem, mówi, że artyści czekają na taką piosenkę i pracują latami. To jak ja do niego nawet w domu mówię Sławek, to on kompletnie nie reaguje, więc... Czyli ja reaguję na tony, wiesz, jeżeli krzyczy, no to reaguje na wszystko nawet, mi powie ty! Wiesz co, umiemy się wyluzować, to na pewno, że mamy takie swoje rytuały małe. Jesteś pantoflarzem? To określenie takie mocne, wiesz, raczej taki kapeć, nie? Ze mną dzisiaj Kaira i Sławomir. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kaira. Nie ukrywam, że spotykamy się z powodu Waszego nowego singla, Weekendowego Korsarza. Przy okazji, no przy okazji, oczywiście tak. Się rok temu spotkać. Od lutego jakoś... 2017 dzwonię, ale słuchajcie, wyczekane smakuje lepiej. Nie czujecie takiej presji z każdą kolejną piosenką, że jednak ta miłość w Zakopanem postawiła tak wysoko poprzeczkę, że jest to parcie, jest ta presja na Was, żeby... To były miliony i to grube miliony wyświetleń. Wiesz co, nie musimy czuć takiej presji, dlatego że miłość w Zakopanem jest, jeżeli ktoś ma ochotę, a ciągle ludzie mają ogromną ochotę ją oglądać, to mogą wejść na nasz kanał i obejrzeć. Ja pamiętam, miałem takie myśli, jak napisałem Megierę, mieliśmy 50 milionów wyświetleń i zastanawiałem się, czy jest w ogóle szansa, żeby to przeskoczyć, bo to wydawało mi się po prostu kosmicznie wysokie, jeżeli chodzi o wynik. No i pojawiła się miłość w Zakopanem. To jest też ogromne szczęście dla artysty, bo tak jak nasz menadżer muzyczny, który jest bardzo doświadczonym człowiekiem, mówi, że artyści czekają na taką piosenkę i pracują latami. Nam się to dosyć szybko udało osiągnąć i po prostu robimy swoje. Robimy z Kairą taką muzykę, jaką lubimy, jaką chcielibyśmy się podzielić. Mhm. I to jest fajne, że faktycznie mamy już tą piosenkę, która ma taki spektakularny sukces, bo za chwilę będzie miało 200 milionów wyświetleń. To jest chyba jedyny polski teledysk, który w tak krótkim czasie osiągnął taką liczbę wyświetleń. Więc rekord rekordów. Nie jesteśmy w stanie absolutnie ani tego przebić i nawet nie próbujemy, dlatego że ważne jest to, co chcemy tworzyć, co chcemy dać ludziom i fajnie jest robić coś nowego, no robić to, podobne rzeczy po co. Mhm. Ale się możemy pochwalić tym, że nasza piosenka trafiła na konsolę do gier na całym świecie i właśnie została wybrana Miłość w Zakopanem i są już jakieś zawody. Liga w ogóle jest wymyślona, tak? Dlatego że Just Dance 2019 i jesteśmy tam koło Beyoncé, koło Michaela Jacksona i w ogóle koło wielu zagranicznych artystów i jest taki cały śmieszny tam układ wymyślony taneczny i postanowiono, no bo co roku mają też ligę w tych wszystkich tańcach i postanowiono w tym roku, że wszyscy na świecie będą tańczyć do Miłości w Zakopanem. Bardzo nam miło. Bardzo miło. Ale też wiesz, piszą już Azjatki, przysyłają filmiki jak tańczą, ja czekam na te gołe filmiki. Znaczy... A to słuchaj, bo chciałem coś zaproponować, 10 lat tańczyłem taniec towarzyski i chciałem nagrać wtedy zobaczyć, jak to gra, jak to się tańczy. Wyślę wam i ocenicie. Doskonale. Obiecujcie, że zobaczymy i dostaniesz na pewno lajki. Aha, super. Nie bójcie się tego, że dla szerokiej publiczności będziecie trochę one hit wonder właśnie przez tą miłość z Zakopanem. Ja was jeszcze pamiętam z czasów Megiery. Ja pamiętam Anetę, pamiętam Małgosię Sochę. To były początki jeszcze przed miłością z Zakopanem. Ale czy dla tej mass media nie boicie się, że zostaniecie tak zaszufladkowani? Wiesz co, ludzie potrzebują sobie to jakoś usystematyzować. I często nas wrzucają też do szufladek, w których my absolutnie się nie czujemy, że do nich należymy, czy jesteśmy. Natomiast jeżeli im to pomaga, to proszę bardzo, my będziemy robić swoje. Już mamy pomysł na kolejną piosenkę, kolejny teledysk, także mam nadzieję, że damy naszym widzom dużo radości. Ile jest w Sławomirze Sławka Zapały prywatnie? Wiesz co, no od kiedy właściwie powstał Sławomir, no to 100%. Był taki moment, że po prostu chciał, żeby przestać do niego mówić Sławuś, Sławek, że to takie... I faktycznie od kiedy także Sławomir jakby zaistniał medialnie, to jak ja do niego nawet w domu mówię Sławek, to on kompletnie nie reaguje, więc... Czyli ja reaguję na tony, wiesz, jeżeli krzyczy, no to reaguje na wszystko nawet, mi powie ty! I od razu mi odpalić ten odkurzacz, jest w rękach. Nie, tym chyba nie używam. No może czasem. Natomiast, no 100%, my jesteśmy właściwie cały czas w pracy. 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, 30 dni w miesiącu, 12 miesięcy w roku. Ale wiesz co... Więc ciężko byłoby to oszukiwać tak naprawdę. Są takie momenty, kiedy jakby no, my lubimy to, co robimy. I też siebie lubimy nawzajem, bo byśmy nie wytrzymali tyle. Oczywiście gdzieś tam się spieramy artystycznie, bo czasami mamy różne podejście, czy do montażu, czy muzycznie. Czasami. Ale to jest dobre, to jest twórcze, wiesz. I
no jakoś do przodu idzie. Dobrze. W domu jesteście w stanie rozgraniczyć życie prywatne i zawodowe? Wiesz co, mamy tak, że chyba wieczorem ostatnio, ponieważ jakby rytm nam wyznacza synek, to wieczorem siadamy do tych zawodowych rzeczy. Chyba, że jesteśmy w trasie, no to wtedy cały czas pracujemy, to wykorzystujemy też czas, kiedy jedziemy w busie na koncert do tego, żeby napisać tam jakieś rzeczy, które są do zrobienia. Wiesz co, umiemy się wyluzować, to na pewno. Że mamy takie swoje rytuały małe, wszystkich nie zdradzimy, gdzie się luzujemy, jest to potrzebne. Ale też tak jest, że jak masz firmę, i którą lubisz, no to właściwie to nie jest tak, że pracujesz, nie? Że jest to jednak twoja pasja i sprawia ci to radość, więc jesteśmy tymi szczęściarzami, że robimy to, co lubimy. Tak. A o te rytuały chciałem zapytać, no chociaż zdradźcie dwa, żeby się, jak się Kajra ze Sławomirem luzują przed koncertem? Słuchaj, no ostatnio graliśmy koncert Val di Sol, to był pierwszy... Byłem tam na nartach. No właśnie, to był nasz pierwszy w ogóle w życiu wyjazd do Włoch. Tak. Nie byliśmy nigdy wcześniej. Tak, dziękujemy menadżerowi. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy pana Roberta. Bardzo tak. Słonecznie było. I było no też muzycznie, bardzo fajnie. No i bardzo dobre wino tam mają w tych Włoszech. I jakby no tu sobie pozwoliliśmy na... Mieliśmy bardzo tam godne warunki. Takie, jeździliśmy tak, na nartach. Jeździliście? Na nartach też, tak. W ogóle byłem zaskoczony, że w kwietniu można jeździć na nartach. Jeszcze okazuje się, że można. No i była taka piwniczka z winem, no i tam, a jeszcze była teściowa z nami. Także no naprawdę, żeśmy tą piwniczkę opróżnili, no powiem tak. No to pozdrawiamy w takim razie teściową również. No. Dziękujemy, że umożliwiła picie wina w Val di Sole. Tak. Ale nie, no swojego czasu, no to jakby nie było, to było kopanie ostrówkiem dołgów i zakopywanie. No tak, to było odpalaliśmy maszynę. Nasz ulubiony chyba taki rytuar. 5,5 tony, wiesz, kopiesz dołek od razu na 2 metry. No ja też, jak taka nabuzowana, przychodziłam to właściwie w ziemię, nie? Jak taki... A to cisnęło, fakt, że jak Kajra sobie pokopie w ogródku, to jest po prostu spokojniejsza. Ja tego nie robiłam, dlatego mam takiego chyba teraz nerwa. Ja cię napuszczę na miedzę, spokojnie. Nie mogę się doczekać. Piku waszej kariery przychodzi wasz potomek. Jak jesteście w stanie to pogodzić, kiedy muzyk jest na szczycie popularności w takim kraju i przychodzi dziecko, jak to logistycznie rozwiązać? Mieliście zawsze młodego na koncertach z wami? Masz dzieciaka? Niestety nie jeszcze. Okay, wiesz co, okazuje się, że najwięcej rzeczy właśnie człowiek osiąga właśnie jak się pojawia dziecko, bo wtedy potrafi sobie to usystematyzować, jakoś większą dyscyplinę. A poza tym to jest nasz projekt na naszych zasadach i po prostu jeżeli jest tylko taka możliwość, to synek jeździ z nami i tak będzie na koncerty. Wszyscy się starają, żeby były warunki takie. Kuzynka nas wspiera, góralka dzielnie, bo w tym czasie, kiedy gramy koncert, to ona się opiekuje synem. I wiesz co, myślę, że absolutnie dzieci nie są problemem do tego, żeby się spełniać, żeby realizować marzenia i wręcz przeciwnie, właśnie uczą tej... Ja się na przykład nauczyłem tego, że no, niekoniecznie zawsze się wyśpię, tylko czasami trzeba po prostu wstać, mam te obowiązki i z przyjemnością je wykonuję. Czyli jest tak, że wstajesz tam godzinę, dwie wcześniej, myślisz, jak wszystko zorganizować, ale dziecko daje bardzo dużo energii tego, że chce ci się pracować. Masz dla kogo, wiesz. Więc jeżeli po prostu masz szansę, rób dzieciaka, wtedy dopiero osiągniesz sukces w swoim życiu. Dziecko na pewno jest też tym pięknym takim elementem, sukcesu w życiu człowieka. Najpierw mi życz partnerki jeszcze godnej tego, żebym znalazł. Spokojnie, to się kameruje się. Właśnie powiedziałeś, że jesteś chłopakiem do wzięcia. Dziewczyny? Oj, taka reklama. Będę słuchajcie, w klubie chodził z tym filmikiem. Nie ma sprawy. Zagramy na twoim weselu. Jest taki, słuchaj, już Marcin Miller mi obiecał i Czadomen też ja to zrobił. Obiecuję, jest taki konkurs, jak weźmiesz udział, to jest duża szansa, że... Superancko. Przychodzi synek do was i mówi, mamo, tato, chcę grać na scenie, chcę być muzykiem. Co mu doradzacie? Wiesz co, zobaczymy. Jak cię to cieszy? Jak go będzie cieszyć, proszę bardzo. Tak? Pewnie. Nie będziecie mu odradzać. Bo to jednak ciężki kawałek chleba też swoją drogą. Powiem ci tak, że myśmy poszli swoją drogą i wybraliśmy bardzo trudną uczelnię, do której się pierońsko ciężko dostać. Tak. Nam się udało za pierwszym razem. I po prostu robimy to, co lubimy. Jeżeli macie swoje marzenia, pragnienia, nie bójcie się, bo bardzo często nas blokuje strach w tym, żeby coś osiągnąć. Nie bójcie się. Próbujcie. Najwyżej wam się nie uda, ale nigdy sobie nie powiecie tego, że nie spróbowaliście. No pewnie. Jak wam ktoś coś mówi, że się nie można, to należy z nim przestać się spotykać. Tak. Ewentualnie jak dla was pracuje, to go zwolnijcie. Tak, mamy taką zasadę. Jeżeli ktoś mówi, że coś się nie da, zwalniamy. Da się wszystko, kochani. Potrzebny jest ktoś, kto o tym nie wie, przyjdzie i to zrobi. po prostu. Jesteś pantoflarzem? Wiesz co, no w domu zdecydowanie rządzi Kajra i może ja bym to tak
to określenie takie mocne, wiesz, raczej taki kapeć. A nie, ale generalnie... Ale milusi, kochany, słuchaj, taki w ogóle, że się tylko w niego ubrać i tak sobie posiedzieć. Jeżeli się ma mądrą żonę, która ma zmysł organizacji, to naprawdę dużo szybciej jest nie dyskutować, tylko zrobić to, co chce. Nawet jak nie chcesz, to ona i tak cię przekona do tego, że zrobisz, więc po co z tym walczyć. Ja przechodziłem już, wiesz, wszystkie, czy tak i wychodzi mi, że najprościej jest po prostu robić to, co żona chce, jest spokój. Skamarowało się to, tak? Tak. I teraz za każdym razem, jak będziesz twierdził, że nie, to ja ci to puszczę. Pozdrawiam. Dobrze. Jak się poznaliście i czy była to miłość od pierwszego wejrzenia? Wiesz co, wydaje mi się, że ta miłość dojrzewała, że to nie było tak od pierwszego wejrzenia, chociaż pamiętam taki moment, kiedy spojrzałem na Kairę i pomyślałem sobie, co trzeba zrobić, żeby taka kobieta została moją żoną, bo wiedziałem, ktoś się ucieszy. No a potem, no to... Jakoś to już, poszło. Jakoś poszło, no i jest tak do dzisiaj. Długo musiał zabiegać o ciebie? Długo. Ile? Długo. Aha, długo, dobra, pojęcie długo, względne. Długo. A na przykład co, przychodził z kwiatami, zapraszał do kina, na randki, jak to było? Nie, pisał piosenki i śpiewał. To też był taki moment, że śpiewał jedną piosenkę i tak patrzyłam na niego, tak patrzyłam, i nagle miałam tak, jak wiesz, ci spadają łuski z oczu, takie... Nie, proszę, nie, nigdy w życiu. A dostałaś strzałą Amora właśnie w tym momencie? No nie, chyba cegłą. To była naprawdę bardzo gruba sytuacja. A my bardzo długo się przyjaźniliśmy, znaliśmy się i... Myśmy się dobrze bawili. Tak, potem w Ameryce żeśmy też trochę razem poszaleli. I potem jakoś to, taki przyjaciel bardzo serdeczny i bardzo byłam zaskoczona, jak się okazało, że jednak nie będzie mąż. No ale wyszło, jak wyszło. No. Chyba to się nie wiem, że się spodziewałeś, że... Ja robiłem swoje, słuchaj. Ja uważam, że bardzo dużo można osiągnąć, jeżeli się kobietę rozśmieszy. Tak, jeżeli prawda. Ona się czuje w twoim towarzystwie dobrze i tak systematycznie będzie się czuła dobrze, coraz lepiej, w końcu się tak, uda. Ale ja właśnie tak, takiego mrukę, bo mam taka smutna, tak. Taka, lubiłam takie dramaty w ogóle. Jak to tak. W ogóle? Po co? Życie jest krótkie, po co się smucić? Dokładnie. Zbyt krótkie, by pić marne wino, jak śpiewał Krzysztof Krawczyk. No właśnie, powiem ci, że w tym Włoszech to mi się podobało. O, ja też wiem, bo ja do Livigno jeżdżę zawsze i zawsze w kwietniu właśnie. Też słyszałem właśnie o tym Livigno. Polecam serdecznie. Teraz w tym roku właśnie nie byłem pierwszy rok i ubolewam. Zagramy tam koncertu także. Ale to słuchajcie, jest dużo organizatorów z Livigno, którzy obejrzą ten wywiad na pewno. Także pozdrawiam. Czy czujecie się bardziej aktorami czy muzykami? Wiesz co, jesteśmy teraz w Teatrze Kapitol, tutaj się kameruje. Tak, kameruje i to jest wszystko. Właściwie nasze rodzinne miejsce, dlatego że tutaj gramy w komedii Skok w bok, razem z Kairą, także cały czas pracujemy jako aktorzy. Jeżeli kalendarz pozwala, to również przyjmujemy jakieś propozycje filmowe i telewizyjne, ale generalnie no, większość naszego czasu to jest jednak projekt Sławomir, on nam daje najwięcej radości i tam się spełniamy. Mhm. Ale jest to absolutnie otwarte i ciągle dostajemy jakieś ciekawe propozycje i jak czas pozwoli, no to myślę, że jeszcze nas ten Sławomir zaskoczy. Mhm. Jak to jest z reakcją branży aktorskiej? Ponieważ wielu aktorów próbuje śpiewać, robi to raczej w niszowy sposób, nie osiąga spektakularnego sukcesu. Wam to poszło just like that. Słuchaj, no czy jest... nie widzicie... Just like that. Yeah. Czy... American Dream. Exactly. Wiesz co, no przede wszystkim trzeba wspomnieć Pawła Domagałę. No tak. Naszego kolegę. Zresztą mamy wspólnego menadżera Roberta Kurpisza. Pozdrawiamy. I myśmy się z Pawłem tak umówili, że najpierw ja robię karierę, potem on. Także plan został zrealizowany. I to jest dowód na to, że aktorzy w Polsce potrafią śpiewać, potrafią pisać piosenki. I myślę, że jest potrzeba też u ludzi na trochę takie inne podejście do muzyki. Jeżeli chodzi o branżę muzyczną, to spotykamy się na wielkich festiwalach, czy z Marylą Rodowicz, czy z Dodą, czy z legendarną grupą Vox, z którą nagraliśmy piosenkę. W golfie widziałem, jak tam siedzi, Witold Past. Wiesz, zgnieceni, ale chłopcy dzielnie przejechali cały plan teledysku. Jest na pewno sympatia, rozmawiamy ze sobą, cieszymy się. Bardzo często się też spotykamy na takich dużych koncertach plenerowych z różnymi osobami, także w zasadzie poza jakimś jednym wyjątkiem to nie ma problemu. I absolutnie branża muzyczna nas bardzo serdecznie przytuliła też do serducha i kabarety nas też przytuliły i właściwie wszędzie, gdzie się pojawialiśmy, dlatego że bardzo ludzie jakby w ciepło odbierają Sławomira, bo niesiemy radość i chyba o to chodzi. A na pewno, jeżeli chodzi o aktorów, nawet naszych kolegów, jesteśmy przykładem, że jeżeli mają jakiś fajny pomysł na siebie, to i z pomocą ludzi, bo my zaczęliśmy od crowdfundingu, naprawdę można osiągnąć bardzo, bardzo wiele i no tylko trzeba ciężko pracować.
ale też na początku, wiesz, bardzo ważna jest każda pomoc najmniejsza. Mm-hmm. I tutaj mm-hmm. również od kolegów aktorów mieliśmy ogromne wsparcie, czy od Ewy Kasprzyk, czy od Małgosi Lecha Sochy, Dyblika, Lecha Dyblika, Krzysztofa Kierzchowskiego. Tak, cała ekipa i to są ludzie, wiesz, którzy przede wszystkim mają ogromne poczucie humoru, nie mają kija w dupie. No widać to na teledysku zresztą. Oczywiście i bardzo, wiesz, nas wsparli. I potem każda pomoc, czy właśnie, wiesz, na tej drodze muzycznej mamy wspaniałego operatora Marka Szutę, który realizuje nasze teledyski. Pozdrawiamy Marka również. Marka, także każdy wkłada swoje serce i jakby swoim talentem ubogaca nasze pomysły, no i potem mamy właśnie takie efekty. Mhm. Jeszcze najważniejsza kwestia, nasi muzycy. No, 15 osób na scenie przecież jest, prawda? No, to jest ogromny zespół, to jest sztab ludzi, bo to są też realizatorzy światła, realizatorzy dźwięku, ekipa techniczna, no i wspaniali muzycy, którzy grają z nami te trasy koncertowe, przemierzają tysiące kilometrów na żywo. Grają świetnie, wybitnie. I to jest też nasze spełnienie marzeń, bo myśmy sobie założyli z Kairą, że chcemy mieć taki band jak Queen. Ma po prostu za nami być potężne brzmienie. Nieważne, ile to będzie kosztować, nieważne, czy nas będzie na to stać, do tego doprowadzimy. No i się dzięki naszym chłopakom udało. Także też cały zespół, trzymamy się za pały, serdecznie pozdrawiamy. Do tego golfa chciałem nawiązać, bo powiedzieliście o golfie. Czy on jeszcze jest w waszym życiu obecny cały czas? No słuchaj, cud w Radomiu. No dzisiaj właśnie przyjechaliśmy golfem i chciałem ci powiedzieć, że no, to trochę wyprzedzę, jak to się mówi, spoileruję teraz. Ale miał miejsce cud w Radomiu i golf 9 miesięcy tam spędził i został odrestaurowany przez chłopaków. Pozdrawiamy Michała i ekipę lakierników, bo naprawdę zrobili dzieło sztuki. I jakby no, wyjechaliśmy z Radomia z samochodem nówką sztuką. Tak jakby właściwie wyszedł z taśmy. Tak. Jakby z Wolfsburga do nas przyjechał. To bardzo miłe uczucie, bo to jest 28 lat, a naprawdę... Nówka sztuka. A ile ma przebiegu? Wiesz, to jest ciężko powiedzieć, bo tam są silniki 1.9, nie do zarżnięcia. No co, one po milion kręcą bez dolewania oleju. Tak. I to jest już trzeci silnik, który zajechaliśmy. Pierwszy 520 tysięcy, jak padł, drugi to było 340 i teraz mamy 300 tysięcy na tym silniku, ale ten silnik od Waldka najlepiej chodzi. To ponad milion już grubo. Na pewno, blacha jakby cała konstrukcja ponad milion, ale tak jak mówię, że teraz mamy odnowione to wszystko, w gnioty są wszystko tam, wiesz, powymieniane, dołożony mam hak holowniczy. Szyberdak się wreszcie nie przecieka. Ale na korbę. Na korbę. Tak. No, wszystkie no są i jeszcze mam z takich luksusowych rzeczy, że jak klikam, to się otwiera. To jest naprawdę... Jak zaczynaliście projekt Sławomir, to sądziliście, że to na taką skalę będzie? Do tego chcieliście dążyć, czy w ogóle wam się to nie śniło, że tak wypali? 3-4 może powiemy. Dobrze, 3-4. Tak. Dziękuję bardzo. Następne pytanie. O Sylwestra. Logistyka Sylwestra w tym roku. Tak. To jest bardzo ciekawy temat dla mnie. No zobaczymy, jak to będzie w tym roku. W tym roku mówicie, 3 chcesz obskoczyć. Będzie dobrze. No jeszcze TVN się odezwie i mamy, wiesz, hat-tricka strzelimy. No było, słuchajcie, trochę nerwów. Wiem, że cała Polska żyła bardziej tym, wiesz, czy dolecimy, czy zdążymy. Ale wszystko się udało i naprawdę nasza... Pozdrawiamy serdecznie Roberta Kurpysza, naszego i Pawła Bunclera serdecznie pozdrawiamy, bo to są ludzie, którzy... No i ostatnio, słuchaj, bo kręcimy taki program na Śląsku. Poznaliśmy też komendanta z policji, który nas eskortował. Od bramek, bo nie byłoby to możliwe, wiesz, dojechać tak szybko na stadion. Także bardzo wiele osób się przyłożyło do tego, żeby się to udało. No myśmy się też starali dać z siebie wszystko, żeby tą radość Rock Polo przywieźć, ale powiem szczerze, że naprawdę dużo stresu. To ile trwała taka podróż z Chorzowa do Zakopanego? Godzinę 15? Godzinę 15. No nie, jakoś, wiesz, rekord, nie? Pamiętam, że się chłopcy łapali za głowę, ale no to było z pomocą, ze eskortą policji, na bombach jechaliśmy, także za zgodą oczywiście. Mhm. I to nie jeden raz chyba jechaliście przy właśnie kogutach, tak? Bo widziałem jakieś urywki z waszego Facebooka, gdzie też was eskortowali. Wiesz, to zdarza się często. Jest na przykład tak, że gramy jakiś duży koncert plenerowy i jest po prostu tyle ludzi, że są zablokowane drogi. No i my nie możemy dojechać tam na scenę. A ludzie czekają, a my nie możemy dojechać. Więc bardzo często jest też tak, że tu nam czy strażacy, czy policja, czy straż miejska pomaga dojechać do sceny, no i zakoncertować. Mhm. A jak to było? Bo na początku mieliście być w dwójce, prawda? Jeżeli chodzi o ten Sylwester, a potem Polsat jakby złożył propozycję? Wiesz co, my generalnie współpracujemy z telewizjami jednocześnie. Od samego początku pracowaliśmy z telewizją Polsat, też przy każdej piosence zawsze Pytanie na Śniadanie nas serdecznie zapraszało. Tak, więc tak. No mieliśmy też cykl swojego programu w TVN-ie. No i Big Music Quiz w TVP. I cały czas mamy program na TVS-ie, także... Tak.
No co? Właściwie pracujemy z każdą telewizją i tam, gdzie chcą Sławomira, więc jesteśmy w szkole. A jak to wiesz, tam dokładnie było to menadżer, wie, bo my jakby już się takimi rzeczami nie zajmujemy. Tam gdzie wiecie... generalnie terminami, gdzie kto pierwszy, to już menadżer. Ale to... trzeba przyznać, że obie telewizje poszły nam na rękę i była możliwa po prostu właśnie taka trudna koprodukcja.